Są jeszcze jakieś pytania? Proszę Pani jeszcze raz na kopę. Chciałam się jeszcze spytać, Panie Wójcie, w sprawie Amsterii. Czy będzie składany wniosek o środki unijne? Znaczy, bo w zeszłym roku Pan powiedział, że będzie na początku 2013 roku. Jeśli będą te środki unijne uruchamiane, będziemy składać wniosek w takim zakresie, jak to oczywiście będziemy mogli złożyć. Obecnie jest rozstrzygnięcie, jeśli chodzi o hydroizolację przetargu i wykonawca w momencie, kiedy będą sprzyjające warunki, a ostatecznie wejdzie pierwszy poziom. A nasze prace projektowe, też są połączone z tym, no, trzeba mieć koncepcję Ja bym chciał, że coś mówię o Austerii, jest bardzo dużo, ale ja bym chciał, żebyśmy wszyscy zrozumieli, że ograniczenia, jeśli chodzi o użytkowanie tego budynku, no, są dość znaczne. No, jeżeli ktoś z Państwa był, a ja wiem, że niektórzy nawet urządzali sobie jakieś tam spacery, wycieczki, oglądali budynek Austerii, to dobrze wie, jak wyglądają klatki schodowe, jakie to są szerokości klatki i że taki budynek, jeśli chodzi o ludzie, przepraszam, korzystanie. Informowałem na poprzedniej sesji, że w styczniu zrobimy taki specjalny punkt dotyczący Austerii, także Pani Rada pełną informację dostanie na sesji styczniową. Ona będzie w połowie stycznia i to będzie głównie temat Austerii. Rozumiem, że dalsze pytanie nie mogę zadać. Nie, ale proszę bardzo, bo mówię w tym razie, że mam to odniesienie, bo będzie Pan Bąkała, który tym tematem dokładnie się zajmuje, zna terminy, więc co będzie na to, że będzie to bardzo szczegółowo mówione. Ja tylko powiem jedno słowo, jeśli Pani mówi o środkach unijnych, w funduszach starych, tak powiem, systemie finansowania, w okresie finansowym unijnych, nie ma już takich programów na pozyskanie tych funduszy, więc jeżeli Pani mówi, że w najbliższym czasie, no to prawdopodobnie w 2013 na pewno nie, bo to jeszcze jest stary okres finansowy, w nowym okresie finansowym być może w 2014 będzie rzeczywiście jakiś program, z którego będzie można skorzystać. Panie Wójcie, do znudzenia się pytałam o fundusze norweskie, gdzie można było uzyskać 95. Panie Wójcie, nie przeszkadzałam Panu, proszę. No proszę mi powiedzieć. Do końca, dobrze? Tak. Do znudzenia się pytałam o fundusze norweskie. Nasza wspólna znajoma chciała to załatwić. Zrezygnował Pan z tej współpracy, gdzie było można pozyskać 95% funduszu na ten cel. Gmina by dopłaciła tylko 5% wartości odbudowy. Pan Wójt zrezygnował z tego. Ja się pytałam, no, przez cały okrągły rok. Co z tym? No Pani się pytała, dlatego że Pani po prostu tylko tyle, tak powiem, ma wiedzy na ten temat, co Pani ktoś kiedyś powiedział. I to jest prawda taka. Prawda jest taka, że fundusz norweski praktycznie nie ruszył. I trudno było, ale kiedy pozyskały fundusze norweskie? Ale kiedy? Z jakiego okresu finansowania? Właśnie z tego, ponieważ na nazwę. Z jakiego okresu finansowania fundusze norweskie? Z 2012. Proszę Pani, więc fundusz norweski, jeśli Pani mówi o funduszach norweskich, one jako takie nie ruszyły jeszcze do tej pory i one będą jeszcze ruszały rzeczywiście, tylko też jak Pani mówi o środki unijne, bo Pani mówi o środkach unijnych. A później mi Pani, pytała o fundusz norweski. Ale proszę Pani, no, czy ja mogę dojść? Proszę Pani, skoro Pani mi mówi o funduszach unijnych, to ja odpowiadam o funduszach unijnych. Pani mi mówi o funduszu norweskim, to będę Pani odpowiadał o funduszu norweskim. Tak, jeśli chodzi o fundusz norweski, jeśli chodzi o sam system i żeby zrobić odpowiednią dokumentację, trzeba mieć gotowe projekty. My takowych gotowych projektów na Austerię nie mamy. Pewnie będziemy mieli problemy jeszcze jakiś czas, dopóki konserwator zabytków nam takie programy i takie projekty zatwierdzi. Panie Wójcie, robimy ekspertyzy, różne badania i w sumie to się kończy na dalszym jeszcze ekspertyzach. Tak, bo tak jest. Wójt robi różne ekspertyzy. Jak Pani myśli, że jakikolwiek obiekt zabytkowy można zrobić szybciej, to nie jest budowa pomnika. Tak, ale w takiej sytuacji to stajnie się spaliły, tam zostały rozebrane z dużą motorowy. I teraz są. Jakaś katastrofa
Ale się uczciwą, czy nie odebrać słowa? To ty, proszę pana. To ty, mam sprawę. To jest sprawa, które mówi pani o tych z lat 50. o tych komórkach. A to nie wszystkie były komórki. Wszystkie były komórki, proszę pana. A koroporowy też z lat 50. Który? Ostatni. Nie, proszę pani, tam muloporowego już nie było żadnego. I tutaj też proszę nie wprowadzać głowy. To na zdjęciach widać, panie wójcie, doskonale, że zostały włączone do budowy. Ale to to są budowy z lat 50. Sejmy z lat 50, budowy z lat 50, na które zresztą państwo składaliście, państwo czy poprzednie, nieważne, w poprzedniej kadencji były składane w ogóle, żeby to rozebrać. Były pisma. No, chciałabym zobaczyć te pisma, które ja złożyłam. I pani już przekazałem, to ja już przekazałem te pisma, przekazałem do biura rady. Ja się tam podpisałam, tak? Rozumiem. Pani się nie podpisała, ale w poprzedniej kadencji wójt podpisał się, żeby rozebrać wszystko, proszę państwa, wszystko na tym terenie, zostawić tylko i wyłącznie obserwę. Czy jeszcze pytania, panie radny? Z uwagi na stan techniczny. A jeśli chodzi o rozebrane te nazwijmy to komórki, na to mieliśmy zgodę konserwatora zadań, nie przedstawiało to wartości. Komórki mówcze? Ja mam pytanie, jakiej ilości pana spodziewa się pozyskać pieniądze? Bo w tej chwili mamy część, tylko nie mamy kompleksu Austerii, bo ja mówię w dużej. Znaczy, w dużej, no tak mówię, więc jakie pytanie, jaka odpowiedź? Panie wójcie, pytanie może być głupie, a powinna być mądra. Proszę, co tutaj komentować? Ja rozumiem samą krytykę, którą pani teraz ruszyła, ale trudno mi jest powiedzieć, bo pani mnie pyta, no rozsądnie, chciałbym mieć rozsądne pytanie, bo na przykład w jakim stopniu, nie wiem w jakim stopniu, w zależności od tego, jakie wnioski są zatwierdzane i jakie wnioski, jakie programy są realizowane. Jak pani mówi mi, w jakim ja pozyskam, nie wiem, panie wójcie, dziękuję za procent odłożenia programu. Proszę pani radna. Panie wójcie, było mówione przez pana wyraźnie i dobitnie, że dom kultury będzie budowany ze środków zewnętrznych, że tylko ten 1 milion, a w całości będzie ze środków zewnętrznych. W tej chwili mamy dom kultury budowany w całości przeznaczone fundusze gminne. A pozyskanie pieniędzy z Ministerstwa Kultury w jakim procencie będzie? Proszę pani, złożyliśmy około 2 milionów złotych. Tyle się spodziewam uzyskać, na jakie złożyłem, proszę pani, wniosek. Jakbym spodziewał się uzyskać mniejsze pieniądze, złożyłbym na mniejsze. No to się cieszę, że pan jest takim optymistą. Ja też. Jeszcze pytania są? Państwo pytacie o moje odczucia, więc ja mówię, spodziewam się. Proszę bardzo, przepraszam.